Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie, z tej strony Karolek95 i jak pewnie pamiętacie w poprzednim filmie Lord Kruszwil wypożyczył mi swoją wyspę, troszeczkę ją zupgrade'owaliśmy, ona wyrosła do swoich rozmiarów, czy Lord był zadowolony czy nie to szczerze powiedziawszy no ciężko powiedzieć. A dziś jesteśmy w grze, której muzyka wpienia mnie tak mocno, że zaraz wyskoczę przez okno, więc jeżeli was też wpienia ta muzyka, dajcie łapkę w górę pod tym filmem, napiszcie komentarz, zamknij ryj muzyko, bo może być taka sytuacja, że komuś też będzie przeszkadzała. W każdym razie dzisiaj będziemy ulepszać swoją kostkę, ogromną kostkę, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, 13 na 13 kostkę, ogromny sześcian kostkę właściwie, ogromną kostkę Rubika, którą bardzo będzie ciężko ułożyć, ale za pomocą tego, że mamy tutaj dużo możliwości, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5, 10 możliwości do układania regularnie, które będziemy sobie gdzieś tam wprowadzali. Rozwiązań tej gry prawdopodobnie jest masę i my możemy sobie wybierać, od czego chcemy zacząć, więc ja bym chciał zacząć od ognia, powiedzmy zacznijmy od ognia, który możemy sobie postawić tutaj i ten ogień nie wprowadza tak naprawdę, ta muzyka mnie kiedyś zabije. Pozwólcie, że zrobię sobie Scotta Summersa z X menów, bo nic z tego nie będzie i ta muzyka mi po prostu zabija. W każdym razie mamy ogień, który płonie i tak naprawdę nic się nie dzieje. Do ognia możemy dołożyć wiadro, czyli na przykład w tym wiedrze będziemy... Tu się nic nie wydarzyło, tak? Czyli dając wiadro nie wydarzyło absolutnie nic. Dobra, to zgaśmy ten ogień. Okej, troszkę... O, level up mamy i z wiadra nam... Fajnie, no mamy doniczkę, właściwie doniczkę, no ceglaną michę, która nic tu nie zmienia. A kościach położymy, czy wyrosną nam... Level up ognia. O, i mamy jakiś dzban. Znaczy, mieliśmy wcześniej doniczkę, mieliśmy dzbanek, teraz mamy jakąś ogromną donicę. Nie wiem, czy na piasek, czy na cokolwiek. Dobra, w każdym razie postawmy jeszcze miskę, może ta miska również urośnie. Nie dzieje się o, kości ewoluują. No, świetnie, nie planowałem tego absolutnie. Ale dobra, kryształy, czyli to będzie jakiś Minecraft... I dzięki temu kości rosną jeszcze bardziej i wyrosła nam satelita, pięknie. Mamy satelitę, czy jak teraz położę piłkę w środek tej satelity, to wyrośnie nam coś, więc... Aha. O, urosło drzewo dzięki temu, że piłka spadła. To nie ma sensu, w ogóle fizycznie nie ma to absolutnie żadnego sensu. Dobra, sprężyna, która nam zrobi... To jest ewolucja kostki czy drzewa z oknami? Jak w ogóle jak okna postawić w liściach? To prawo fizyki tu się żadnych nie trzyma. Dobra, rura. Za pomocą tej rury możemy... Rura! I co się dzieje? Nic. I na koniec mamy człowieczka. No dobra, więc postawmy człowieka i ten człowiek jest smutny. Najgorzej zbudowana wyspa we wszechświecie. Dobrze, więc teraz zacznę swobodnie od człowieka. Zaczynamy od człowieka, stawiamy go swobodnie tutaj na tym świecie i razem z człowiekiem powinien przyjść człowiek, a później był ogień, czyli człowiek wynalazł ogień, dzięki temu mógł swobodnie żyć, ale to nie ma żadnego znaczenia. Dobra, postawmy rury, dzięki tej rurze albo tym rurom. Znowu nie dzieje się absolutnie nic. Dobra, sprężyny są mało ważne. Woda, człowiekowi przyda się woda, jak i woda, taki ogień, o, to jest aquapark i on, zobaczcie, buduje... Co on robi? Jacek, o kurde! Chłopie, to jesteśmy w Tarnowskich Górach w aquaparku, tego chcieliśmy tak naprawdę, dobra, i ma ogień, ma wodę, ma zbudowaną rurę, człowiek w tamtych czasach jeszcze nie wynalazł plastiku, żeby jakieś, amelinium, żeby coś tam postawić, no dobra, wiadro, do tego wiadra będzie mógł ładować wodę, urósł ogień, czyli ogień jest większy, jest nas dwóch, rozmnożyliśmy się i budujemy... Średniowieczne miasto przeznaczenia, Boże! I czemu ja nigdy wcześniej w tej gry nie grałem? Zielony świat! Tak zbudowano ziemię wiele lat temu. No dobra, ta kość, postawmy tę kość, bo może ta kość coś wprowadzi. Rozbudowało mi dzbanek. O! A oni budują kolejne rzeczy, czy oni chcą się dokopać do tej kości? Prawdopodobnie tak, ewentualnie coś kombinują, jeszcze nie wiem do końca co, ale to również wygląda imponująco i ciekawie. No dobra, czy to będą jakieś schody? To tyle? Naprawdę? Dobra, to rozrzućmy teraz wszędzie kryształy z Minecrafta. Świetnie, czy te kryształy, o, dzbanek, kość, więcej ludzi do pracy, no świetnie, czyli jakby masz za co im zapłacić, czyli te kryształy, no to ci ludzie chcą pracować, sprawa normalna. Dobra, poprawmy gogle, bo one troszeczkę dzisiaj mimo wszystko mi przeszkadzają, ale muzyka w tej grze teraz jest inna i ta jest zdecydowanie lepsza. Taka nawet przyjemna, no dobra, teraz tak, sprężyn nie ma co stawiać, bo one są gdzieś tutaj. Więc dobra, miseczkę, postawmy miskę i z tej miski będą pili moi mieszkańcy, level up. O, proszę bardzo, coś urosło. Oni budują dalej. No czyli albo to jest jakaś jaskinia, kozacka jaskinia, albo tak naprawdę co? Co wy budujecie? Janusze. Janusze biznesu. No nie postawię teraz tych sprężyn, bo to nic nie zmieni, no. Niech będzie już, niech se stoją na dole, chociaż tu nie powinno być żadnego level up, bo te Gościu przeskoczył przez rzekę? Nie, zrobił prowizoryczny most ze słonecznika. No i dobra, kula na koniec. Co ta kula zmieni? Że rosną drzewa. I znowu będą okna w... Jeszcze więcej ludzi. Okej, biorą wazę. Wow. I teraz nauczyli się wyrabiać cegły. Rewelacja, rewelacja. No dobra, teraz jakbym miał możliwość, to bym rozłożył to troszeczkę inaczej. Dobra, to spróbujmy jeszcze innej opcji. Zacznę od ognia, czyli na początek, oj, znowu ta muzyka. Dobra, Scott Summers, bo tu nie ma co kombinować. Najpierw powstał ogień, potem człowiek, niech będzie. Teraz od razu postawmy to, żeby to mogło swobodnie rosnąć. Czy to coś zlewelowało? Nic mi nie zlewelowało. No dobra, postawmy to. Woda jest niepotrzebna. Dalej nic nie zlewelowało? Ale bez sens. No dobra, no to stawiamy wodę. Człowiek zacznie kopać, ogień urósł. Doniczka również, ale jestem sam, więc robię sobie dojście do tej wody. Czyli fontanna 3, 2, 1, że bardzo jest fontanna przeznaczenia. Dobra, te rury zostawimy sobie na koniec, bo to nie jest potrzebne. Może teraz sprężyna w czymś nam pomoże. Chociaż nie wiem, do czego jest ta sprężyna tak naprawdę. Ale postawmy ją sobie teraz. Czy będzie jakiś level up? No dobra, jest dwóch, czy oni zabiorą teraz donicę? Nie, nie zabrali donicy, budują dalej, postanowili budować dalej. I naokoło tego wszystkiego chyba znowu... Aha, doprowadzają wodę na dół, okej. Ale tu nie ma rur, więc rury są niepotrzebne. Dobra, kość to jest, w ogóle to mi jest niepotrzebne, postawmy tę kulkę. Ona dalej ucieknie, tak? Nie miała gdzie wpaść tak naprawdę ta kulka. To mi urosło. Dobra, nic więcej się nie wydarzy. Oni kopią jeszcze dalej, jest ich trzech. Ale to nic nie zmieni, to nie wprowadza niczego nowego tutaj. O Jezu, to jak przejść tę grę, to będę się męczył pewnie 2 lata. No ale dobra, będziemy ryzykować, będziemy próbować. Wydaje mi się, że powinno się zacząć od człowieka. A później cała reszta, nie wiem, już sobie powymyślamy. No dobra, kawałek rury, więc to rośnie. O, rura na drzewach, proszę bardzo. Nic poza tym, więcej ludzi, oni kopią dalej do dołu. Okej, ta kość to jest... O dupę rozszczać ta kość, w ogóle niepotrzebna. Dobra, robią most, ale nie powstanie tam nikt dodatkowy, prawda? Kto mógłby już zrobić te cegłę i przenieść to tutaj, nie? No to dobra, teraz damy kość, niech będzie, ta kość może coś zewoluuje, jest level up, to rośnie jeszcze wyżej. Rura do nieba rośnie, świetnie, o, większa rura, super. Więcej ludzi, robią gliniane te, o, pięknie, rozwalone. Takie mocne przekopanie się już było. I teraz powinienem dawać sprężyny, słuchajcie, bo tu są 3 te, ewidentnie to widać. No i dobra, miska na koniec i na pewno tej gry w tym podejściu nie przejdziemy, ale... Dobra, jakoś to zostało rozłożone, level up. Ulala, co to za rura, dokąd ona prowadzi? Wow. Ale to nie jest koniec, no ludzi mamy na maksa rozbudowanych, czyli ludzi trzeba dać na początek, a później... Wow, zanim ja przejdę tę grę, to wy zapuścicie korzenie. Ogień i woda, zawsze dawaliśmy ogień, to może teraz dajmy wodę, bezpośrednio damy wodę. Okej, on się do niej dokopuje bezpośrednio. Doniczka nie jest mi potrzebna, może dajmy te kryształy, niech one się tu wyhodują. Okej, powstało 2 ludzi, oni będą teraz kopać. No i co, dokopcie się jak najniżej, żebym wiedział w ogóle, co mogę oczekiwać od was, czego w ogóle mogę oczekiwać. Dokopali się na maksa. Okej, teraz może postawmy... Ta kulka i tak ucieka, może rurę, albo doniczkę postawmy. A potem postawimy rurę. Niby coś więcej się dzieje, ale nie bardzo. Dawaj rurę. Potem postawimy... Może miskę. Ludzi jest bardzo dużo. O, i teraz szybciej robi się most. Jeb, kwiatka tam wrzucił. Kurde, to ma potencjał. Może ogień? Kulkę jeszcze nie. Miskę postawmy. Level up, to rośnie. Jakiś eliksir. Bezpośrednio z tego. Kurde, nie pamiętam jaka kolejność była. A teraz się dzieje więcej. Tak mi się przynajmniej wydaje, że dzieje się więcej. Sprężynę powiedzmy, bo są już te trzy dziury. Jest jakiś level up, co prawda. To rośnie. Ludzi więcej, on to łamie i mamy jakąś lianę, po której się można wspinać. I teraz wydaje mi się, że dobrą opcją będzie ogień, żeby można było swobodnie podgrzać tamtą michę. Tu coś opada, nie wiem. Tu znowu okna w liściach. Ciekawe co powstanie z tego, bo tam był wcześniej dorzucony jakiś kwiatek. O, nie wybucha to. O! Zostało to! Co ty gadasz? Dobra, piłka. Mi się wydaje, że piłka teraz się przyda. Level up, nie wiem po co. Wow, tam poszła rura i została kość. O nie, czy przejdę tę grę w tym rozdaniu? Jakbym pamiętał, jest level up. O, daleko ta rura poszła. ale to nie jest dobre rozwiązanie. Wow, pewnie dużo mi nie brakowało. Jak tu znaleźć dobre rozwiązanie? Czy to są komentarze? A, jest pełno komentarzy z przejściem gry. No to dobra, no to ja próbowałem, miałem chyba 3 czy 4 próby, dobra. Zróbmy gotową próbę. Z tego, co mówią ludzie, trzeba zacząć od człowieka, czyli zaczynam od człowieka, a później do człowieka dorabiamy wodę. I to będzie na razie początek rozwiązywania tego wszystkiego, czyli człowiek buduje sobie swobodnie wybuch, a my zaraz pojedziemy dalej. Za cholerę nie pamiętam, jaką ja stosowałem kolejność i jak niedaleko byłem od prawdziwego rozwiązania. Jeżeli wy wiecie mniej więcej, czy dobrze mi poszło w tym poprzednim rozdaniu, to napiszcie w komentarzu. Oczywiście zostawcie mistrzowską łapeczkę, bo teraz już na pewno się uda, bo mamy rozwiązanie. Będą to oczywiście kryształy i wydaje mi się, że bardzo podobnie poprzednio rozwiązywałem. Doniczka, czyli prawdopodobnie to jest doniczka, tak? Wydaje mi się, że to jest doniczka. No i dobra, za pomocą tej doniczki rośnie więcej drzew, to się sprawdza, ludzie się klonują, budują coraz więcej ciekawych rzeczy na tym kawałku 13×13 kuboidalnym, dość sześcianie. Piątą rzeczą ludzie mówią, że jest rura, czyli zastosujmy rurę i zobaczmy, jak to się rozwinie. No bez kitu, wydaje mi się, że wszystko robiłem bardzo podobnie. Okej, teraz musimy postawić ogień, a następna będzie miska i kość. Okej, stawiamy ogień, to już się rozwinęło maksymalnie, oni to stawiają na ogień. Okej, teraz będziemy musieli swobodnie postawić miskę, żeby dojść troszeczkę dalej. Nie wiem, zastanawiam się, w którym momencie te sprężyny, bo ja bym zawsze dawał je teraz, bo tu są, zobaczcie, robią się takie 3 dziury i te 3 sprężyny spadają w to miejsce. No w każdym razie, po ogniu mamy miskę, czyli teraz stawiamy miskę, a później będziemy mogli skorzystać z kości. To wszystko rośnie, rura rośnie, pięknie aż rura mięknie, no dobra, to on to łamie, proszę bardzo, w 4 części, okej. Teraz, po złamaniu tego wszystkiego i po wprowadzeniu miski, będziemy mogli użyć kości. On sprowadza ogień do jaskini. Ciekawa opcja. Czyli to mimo wszystko ma jakiś związek z rozwojem cywilizacji, ale najpierw był człowiek, a potem on stworzył od razu ogień. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to powinno działać. No ale dobra, mamy 3 rzeczy i przedostatnią rzeczą jest kość, więc teraz robimy kość, a później zostaje sprężyna i różowa kulka na sam koniec. Więc dobra, kość daje nam rozbudowanie rury, rozbudowanie tego domku. Wspaniale. Wspaniale, czy to nie jest koniec? O, oni budują w jaskini za pomocą tego, o proszę bardzo. Wow, to się rozwodniło, no i teraz co, za pomocą sprężyny, teraz już widzę, dlaczego te 3 sprężyny mają spaść w te miejsca, to jest analogiczne. No dobrze, tutaj znowu level up, wszystko się leveluje, rura coraz większa, tutaj rosną nam liście, kości rosną, ludzie dokopują się do tych kości, więc odkrywałem chyba dinożarła, nie jestem pewien, ten człowiek nie wiem co robi, kopie w drzewo, spada jabłko, czy Ewa zje jabłko, to jest pytanie, dorzuca do kotła. Okej, i na koniec... O, dostajemy żółtą piłkę. I na koniec różowa piłka. I to powinno być rozwiązanie tej gry. Co się stanie? Ta piłka przedłuża to. Tam ludzie hodują okna. Jak można hodować okna? No, to wszystko wybucha. Tutaj mamy żółtą piłkę, złotą właściwie piłkę, którą zrzucamy do wody. I mamy krainę złotem płynącą. O to chodziło. I grzybki z Mario, na które możemy... I złote kości. Pięknie, Boże. Wszystko pokry... Ło, chłopie! Ło, chłopie, oni wszyscy chowają się do domu, czy tylko jedna osoba? I rura, proszę bardzo, bierze, kopie tą piłkę różową. A za pomocą tej różowej piłki co się stanie? Congratulations! Wszystko zrobiliśmy na maksa, no moi drodzy, gdyby nie komentarze pod spodem, to ciężko jest przechodzić takie gry. To wbrew pozorom naprawdę nie było łatwe. Można było troszeczkę się domyślić i zastanawiam się, czy wcześniej nie byłem bardzo blisko dobrej odpowiedzi. No ale dobra, serdecznie dziękuję za oglądanie rozwoju kostki. Jeżeli chcecie więcej gier typu Grow na kanale, to tak jak w poprzednim odcinku, zostawiajcie mistrzowskie łapeczki. Teraz ta gra już, przynajmniej teraz, mniej wkurza. Ode mnie to tyle, bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Już niebawem, zostawiajcie mistrzowskie łapeczki i napiszcie komentarz pod spodem rozwój, #rozwój, uzamknięte i od... Rozwój, rozwoje, rozumiecie, rozumiecie, no. Trzymajcie się i zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Żegnam się z wami, ja. Na razie, mistrze, Łokieć, puf! Jeżeli ten mistrzowski odcinek spodobał ci się, on się spodobał, zostaw łapę w górę i komentarz, a ja następnym razem bardziej postaram się.